Cześć, tu Bartek z Road Racing. Dzisiaj spontaniczna akcja z zapytaniem o koła na najtrudniejszy dla sprzętu kolarskiego wyścig w Polsce. Zwrócił się do mnie nasz najlepszy kolarz Kamil Gromnicki. Kamil, powiedz mi, co to za wyścig? Piekło przy toku, wyścig po brukach, około 20-30 km. No i będzie jutro zabawa. Będzie jutro zabawa. 20-30 km nie ma cały wyścig, tylko sama sekcja brukowa. Tak, tak. No dokładnie. A powiedz mi, jaki to jest rodzaj bruku? Czy to jest taka kostka jak pod domami, czy to są raczej klasyczne kociołby? Ja dziś widziałem, że to są raczej kociołby. To są taki polny kamień, taki no, normalnie. Hardkorowy. Tak, taki. Czyli bardziej Paryż-Roubaix niż tak, Flandra. Tak, tak, dokładnie. I co? Potrzebowaliśmy mocnych kół. Zdecydowałem się na koła, które mam tutaj testowe, koła od Evanlite'a New Disky 50. To, co jest w tych kołach nietypowego, to to, że przednie koło jest zaplecione na 28 szprych również. I są to szprychy okrągłe generalnie, czyli te najmocniejsze. Do tego mamy opony IRC. Już tutaj pokażę Wam, jakie konkretnie. Formula Pro. Nie są to super szybkie opony. Mi one bardziej przypominają, jakie sobie jeżdżę na nich, a jeżdżę na nich drugi raz, Vittorie Corse Control. I one idealnie pasują pod ten wyścig, bo mają też bardzo przyczepną mieszankę, to czuć nawet pod palcem. I myślę, że to będzie dobry setup o ciśnieniu. Właśnie żeśmy robili testy tutaj. Nie mówimy, jakie ustawimy konkretnie Kamilowi. Kamil sobie to sam ustawi, ale mamy już jakiś przedział, w którym chcemy się zmieścić. I co? Tyle o Evanlite'ach. Przejdą bardzo ciężką próbę, bo tam jest hardcore taki niesamowity, że większość kolarzy jeździ tam na gravelach, CX-ach i MTB-kach, nie? Kamil, jest jeszcze jeden projekt, który nas tu ekscytuje niesamowicie. Projekt z marką Predator. Mistrzostwa Polski w jeździe na czas Mastersów w Grójcu. Czy Orbea już jeździ? Tak, 4 godziny temu około się przetestowała, że tak powiem. No i już było testowane pozycja pierwszy raz, jak w jaką stronę iść, jakby z ustawieniami. Mhm. A powiedz mi, czy zmiana biegów jest tylko na wysięgnikach, czy też tutaj przy klamkach? Tak jak mówisz, jest tu i tutaj. O, czyli profeska. Do tego jeszcze pomyślimy o jakichś kołach i dysku do tego roweru i jedziemy do Grójca razem. Ja chcę zrelacjonować to wszystko, bardzo mnie to jara. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja w dalszym ciągu, mimo że tam miałem okazję przy okazji poznać tam super takich znanych ludzi, którzy robią testy tego sprzętu, Piotra Klina, porozmawiałem z nim chwilę i tak dalej. Widzę, że oni są mega wkręceni w te marginal gains, ale ja jednak wierzę, że silnik jest najważniejszy. I jak z silnikiem będzie grubo, a do tego dołoży się sprzęt, który nie traci do konkurencji, on nie musi być od nich lepszy, byleby do nich nie tracił, nie? To myślę, że szansa na sukces na Mistrzostwo Polski Mastersów jest. Oczywiście, jak się nie uda, to jest tylko sport. To w ogóle nie ma tematu. I później chciałbym z Tobą podjechać na gasy. Czy byłeś kiedyś na gasach? Oczywiście, że nie, bo nie byłem nigdy w Warszawie. O, ciekawa deklaracja, ale ja to zawsze ludziom w Warszawie tłumaczę, że ludzie z naszych stron jeżdżą do Berlina, do Pragi, do Wrocławia, a Warszawa jest daleko tak naprawdę od nas, to jest 500 km, no i nie wszyscy tam byli. Ale myślę, że ta wizyta na gasach z punktu widzenia socjologicznego byłaby ciekawa, bo to jedno z najbardziej uczęszczanych, albo i najbardziej uczęszczane kolarskie miejsce w Polsce. No, myślę, że ciekawe. Mam podobne doświadczenia u nas we Wrocławiu, gdzie mieszkam, no to też mam Żurawinę. A z której tej strony Wrocławia? To jest na południu Wrocławia. Aha, tam też i tam się... taki ruch jest? Znaczy, może nie aż taki, ale też się dużo osób kręci, no i też oczywiście w stronę Sobótki, no to myślę taki największy, no i też pasi Kurowice słynne też. Aha, nigdy nie zapomnę, jak Łukasz mówił, jak gasy rozwiały jego wątpliwości na temat tego, czy ma wypasiony rower. On tak uważał, miał na stopiące kaniona karbonowego, kupił sobie karbonowe koła i chyba pomiar mocy, mówi do Ole, mam rower gruby, pojechał na gasy, wraca, mówi, no, są deko lepsze maszyny. Ale to nas nie interesuje, tego typu historie z gasów. Interesuje nas, żeby się tam przejechać, zobaczyć tylu ludzi. Ja bym nawet chciał, żebyś tam się przejechał na czasowym rowerze, będzie się miał bardzo dużo kompanów. Tam trenują triatloniści.
są wielkim zagrożeniem dla szosowców, ale tak tam się dzieje. Także może być wesoło. Okej, trzymajcie się z kanałem Road Racing, tu się sporo dzieje. Pozdrawiam serdecznie, pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu, to naprawdę pomaga, dzięki temu rośniemy, dzięki temu takie projekty są możliwe, a i przy okazji i wy, i my fajnie się bawimy. Dziękujemy też naszemu operatorowi Maćkowi, który wygląda jak jakiś operator z Hollywoodu w tych swoich ciemnych Oakleyach. Z optyka okular oczywiście. Trzymajcie się, pozdrawiam. Vlog, który przed chwilą oglądaliście, był nagrywany dzień przed wyścigiem. Dzień później Kamil pojechał i wygrał w pięknym stylu piekło przetoku. Ponad 20 km po trudnych brukach, wielki wysiłek i sukces na mecie. Sprzęt, który nie zawiódł, w tym przypadku to rower Giant TCR Advanced, koła Evanlite, opony IRC Formula Pro oraz okulary Oakleya. Ale to takie, to są bardzo istotne rzeczy, ale pamiętajmy o tym, że zawsze, zawsze najważniejszy jest kolarz, jego chęć do walki, przygotowanie, talent i wszystkie te rzeczy, które decydują finalnie o sukcesie. Wielkie gratulacje, Kamil. Szykujemy się na grudzień.